Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku naszego spotkania podcastowego, podcastu Emocje a Życie. Do dzisiejszego tematu skłoniła mnie wczorajsza sytuacja. Zazwyczaj tak bywa chyba u mnie, że do refleksji skłaniają mnie różne sytuacje, różne rzeczy. Czasami jest to coś, co przeczytam gdzieś, czasami jest to właśnie jakaś rozmowa obok, w której nie uczestniczę, a refleksje przyjdą. A czasami jest to też rozmowa z innym człowiekiem, moja rozmowa. I wczoraj byliśmy jeszcze w sklepie zrobić jakieś tam drobne zakupy, bo na przykład skończyła nam się kawa. A jeżeli mnie znacie na tyle, żeby wiedzieć, że kawa to jest dla mnie coś ważnego w życiu. Bez kawy nie wyobrażam sobie życia i tak naprawdę teraz też ją piję, gdy nagrywam dla Was. Ale do rzeczy. No i kupowaliśmy tą kawę. I jest też taka pani właśnie w tym sklepie, w którym robimy zakupy, która już bardzo długo pracuje w tym sklepie i jest bardzo, bardzo miła. I jak ją zobaczyliśmy, to aż tak powiem, uśmiechy pojawiły się na naszych twarzach, bo po prostu jest na tyle miła ta kobieta, że już na sam jej widok człowiek się uśmiecha, bo wie, że zaraz go będzie czekać miła, przyjemna i no po prostu taka przyjazna konwersacja. No i kupujemy tą kawę i pani oczywiście wspomniała, że jest kawa, to jest życie, bez kawy to jak jest kawa, to po prostu już wszystko jakoś płynie. I zaczęliśmy właśnie rozmawiać o tym, że dla mnie jest kawa bardzo ważna, że bez kawy sobie nie wyobrażam właśnie codzienności i tak dalej. Okazało się, że pani też jest miłośniczką kawy, więc zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Uśmiechnęliśmy się do siebie, zrobiło się bardzo miło. I naprawdę taki miła chwila, miłe tam 2-3 minuty rozmowy, bardzo przyjaznej i takiej otulającej serce, bo myślisz sobie wtedy, że jak fajnie by było, jak miło by było, jeżeli by ludzie do siebie tak się zwracali wszyscy, co oczywiście nie jest do zrobienia, chociaż bardzo by było to przyjemne, ale odchodząc od tej pani, pożegnaliśmy się z nią, pomyślałam sobie, że tak wiele zależy od nas. Tak wiele zależy od nas właśnie samych, jak my podejdziemy do pewnych rzeczy, no chociażby właśnie takiej prostej rzeczy, jaką jest, nie wiem, robienie zakupów i uśmiechnięcie się do pani sprzedawczyni, czy nawet ta pani, która siedzi na tej kasie. Tak sobie myślę, że na pewno nie ma łatwo, to nie jest łatwa praca, a mimo wszystko od tylu lat, bo tak jak mówiłam, ona już pracuje tam kilka lat. Od tylu lat nie widziałam jej nigdy nieuśmiechniętej, nie zaczynającej konwersacji z każdą osobą. I ile ona daje innym ludziom dobrego. Może sprawia to, że ktoś ma lepszy dzień. Mi na przykład wczoraj trochę dzień poprawiła taką właśnie miłą rozmową, więc tak sobie pomyślałam, że jedna osoba, jedna jednostka może sprawić tyle dobrego, tyle ciepła dać innym i w sumie to nic nie kosztuje, żeby być jakimś wsparciem, nawet jeżeli nie ma się tej świadomości, bo pewnie ta pani nie ma takiej świadomości, że jest wsparciem dla innych i jest takim ciepełkiem, a jest. I ta wczorajsza refleksja, która siedzi ze mną właśnie od wczoraj i pomyślałam, że chcę się z Wami nią podzielić, łączy się też z moimi ostatnimi przemyśleniami dotyczącymi wsparcia właśnie i bardziej rozmyślałam na temat wsparcia samej siebie. Dlaczego my mamy problem ze wspieraniem siebie? Łatwiej nam chyba przychodzi wspieranie innych. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, jeżeli widzimy, że ktoś ma problem, przynajmniej ja tak mam, mówię to z własnego doświadczenia, jestem w stanie szybciej pomóc innym, innej osobie niż sobie. I ostatnie jakieś trudne momenty, które się gdzieś przydarzają wokoło, pokazały mi, że
To wsparcie samej siebie jest bardzo ważne. Chociaż miałam tego świadomość, miałam świadomość tego, że powinno się wspierać siebie i znaczy powinno się. Warto siebie wspierać, warto budować ten fundament. Jeżeli jest ok, jeżeli wokoło dzieje się dobrze, ponieważ wtedy, kiedy dzieje się trudniej, mamy te właśnie fundamenty zbudowane, mamy podstawę do tego, żeby właśnie być dla siebie tym wsparciem. I zdałam sobie sprawę, że w tych trudnych momentach akceptacja tego, co się dzieje i akceptacja tego, że jestem ok w tych trudnych momentach, że też jestem taka sama cały czas. Oczywiście trudne momenty, trudne chwile wpływają na nas bardzo, ale jeżeli mamy zbudowane tą akceptację siebie i wspieranie siebie, bycie dla siebie dobrą zawsze, to w tych właśnie momentach jest to jeszcze bardziej nam potrzebne i wtedy to nam się bardzo przydaje. I pomyślałam, że podzielę się z Wami tutaj w dzisiejszym tym odcinku po długim wstępie takimi punktami, które pomagają mi też w takich właśnie chwilach wrócić do siebie, wrócić do tego, żeby być dla siebie tym wsparciem, żeby jednak pamiętać o sobie w tym wszystkim. I nie są to żadne odkrycia pewnie, ale myślę, że taka pigułka przyda się i mi, i Wam, żebyście mogli sięgnąć do tego, jeżeli będziecie tego potrzebowali, ale też po prostu, żeby sobie przypomnieć o tym, że ważne jest, żeby być przy sobie właśnie w takich momentach szczególnie. Pierwszą rzeczą, jaką warto sobie właśnie wtedy przypomnieć, żeby wrócić do siebie, to są emocje i to jest coś najważniejszego moim zdaniem, dlatego to jest na pierwszym miejscu, żeby przyjąć te emocje, które nas wtedy dotykają, z którymi się wtedy borykamy, bo się borykamy w trudnych chwilach, jednak te emocje nie bywają przyjemne. Bywają nieprzyjemne, o tak. Więc warto mieć świadomość, że każda emocja jest właśnie potrzebna i pozwolić sobie ją czuć, jaka by ona nie była. I też warto w tym wszystkim sobie przypomnieć, że przecież emocje przychodzą i odchodzą, więc to jest wszystko przemijające, wszystko płynie, więc nie warto też się jakoś mocno przywiązywać do tego, po prostu dobrze jest wiedzieć, że są potrzebne, ale też, że przeminą. Drugą kwestią jest to wsparcie, o którym już wcześniej wspomniałam. I jeżeli nie jesteśmy w stanie na tą chwilę tego wsparcia w sobie poszukać na tyle, na ile go potrzebujemy, to dobrze jest poszukiwać go też wokoło. Dobrze jest mieć obok siebie ludzi, którzy nas wesprą. I nie bać się powiedzieć też naszym bliskim, naszej rodzinie, że potrzebujemy tego wsparcia. Ja wiem, że to nie jest łatwe powiedzieć obok drugiej osobie obok, że potrzebujemy wsparcia, ale naprawdę warto i zobaczycie, że jeżeli o tym powiecie, to te wsparcie dostaniecie, otrzymacie, a razem jest łatwiej przeżywać trudne chwile. Trzecią taką rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest sprawa taka, żeby w tych właśnie trudnych momentach szczególnie nie myśleć o sobie źle, żeby nie nakręcać się właśnie jeszcze bardziej w te trudne rejony, tylko myśleć o sobie właśnie dobrze i pozytywnie, żeby w tych momentach nie doszukiwać się w sobie jakichś złych rzeczy i nie mieć jakiejś autorefleksji i nie sięgać do przyszłości, co mi się nie udało i albo co jeszcze mam do zrobienia, albo co jeszcze mnie trudnego czeka. Warto sobie dać czas na to przeżywanie tego, co się dzieje i jeszcze nie pogłębiać tego bardziej. I to też nie jest proste, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jeżeli się na tym łapiemy, że gdzieś tam nasze myśli właśnie błądzą w tą stronę, to warto się zatrzymać i powiedzieć sobie stop. Kolejną sprawą jest fakt tego, co pewnie wszyscy wiemy, ale też zapominamy właśnie w takich chwilach, szczególnie w takich trudniejszych momentach, to jest fakt tego, że zmiany są w życiu i po prostu będą. I warto je zaakceptować, że tak po prostu się dzieje. Wiem, że w trudnych chwilach, w trudnych momentach ciężko nam jest to zaakceptować i
Najchętniej nie chcielibyśmy, żeby się te zmiany działy. Ale tak jest, więc warto wrócić do tego myślenia, szczególnie właśnie w tych momentach, że zmiany są i zmiany są potrzebne. Nawet jeżeli tego nie widzimy w tym momencie, to po prostu są i akceptacja ich jest jedyną moim zdaniem słuszną i taką dającą sobie wsparcie drogą. Warto też w tym wszystkim oczywiście zadbać o siebie w różny sposób, w jaki chcemy o siebie zadbać. Może macie taki sposób, ja swoje mam, żeby w takich trudnych momentach jeszcze bardziej, właśnie jeszcze mocniej o siebie zadbać i niech to będzie właśnie zadbanie o swoje ciało, o swój umysł, żeby nie słuchać, nie oglądać rzeczy, które jeszcze bardziej pogłębiają nasze trudne myśli. Skupić się na tych dobrych nawykach, zdrowych nawykach, spróbować wrócić do nich wtedy, bo nawyki nam systematyzują jakby dzień, pozwalają nam właśnie uporządkować dzień, uporządkować myśli. Warto też właśnie wrócić do tego zadbania o swoje ciało, wtedy może bardziej, może zrobić sobie jakieś kilka godzin takiego spa, albo chociażby, jeżeli nie mamy na to czasu, albo nie mamy ochoty, to chociażby zrobić sobie jakiś dobry napój, który lubimy pić, albo usiąść z książką czy z serialem, tylko takim, który będzie gdzieś pozytywny, będzie gdzieś radosny, nie będzie nam pogłębiał tych trudnych myśli. Warto o to zadbać wtedy i odciągnąć myśli. Ostatnim takim punktem, który tutaj chcę poruszyć, jest to, że, bo tak, w takich trudnych momentach bardzo byśmy chcieli działać, bardzo byśmy chcieli wszystko naprawiać, przynajmniej, tak jak mówię, ja cały czas mówię to z własnego doświadczenia, więc dajcie mi znać, czy też tak macie, bo ja bardzo bym chciała być potrzebna wtedy, bardzo bym chciała się wszystkim zająć, najlepiej to załagodzić całą sytuację i tak dalej, co oczywiście wynika też z jakiegoś mojego po części perfekcjonizmu i z takiej chęci ratowania świata w cudzysłowie. I cały czas też nad tym pracuję, żeby zwrócić na to w sobie uwagę, że nie jestem w stanie uratować świata. Zresztą nikt z nas nie jest w stanie. A przede wszystkim, że bezsilność też występuje i po prostu jest. I jesteśmy bezsilni wobec niektórych sytuacji, wobec niektórych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Więc warto to przyjąć, że nie będziemy mogli uratować świata właśnie, że nie będziemy doskonali w tym. I po prostu dać akceptację na ten stan rzeczy, który się dzieje. Ale też w tym wszystkim zauważyć, że przecież możemy w jakimś sensie pomóc, możemy sobie właśnie w tym wszystkim pomóc. Możemy dać sobie na wszystko czas, dać sobie czas na poukładanie myśli i doceniać to, że jesteśmy dla siebie dobrzy i docenić to, że potrafimy z każdą sytuacją, z każdą trudnością, która nas spotyka w życiu, coraz bardziej jesteśmy w stanie się sobą zająć i dać sobie wsparcie. A jeżeli my jesteśmy sami zaopiekowani, to też jesteśmy w stanie zaopiekować się innymi i to jest w tym wszystkim też piękne. Czyli najpierw my, potem inni, a nie odwrotnie. I już tak na koniec, taka moja rada też. Jeżeli jesteście w trudnych chwilach, w trudnych momentach, jakiekolwiek by one nie były, to bądźcie dla siebie wyrozumiali w tym wszystkim. Jeżeli nie jesteście w stanie dać sobie wsparcia na tyle, na ile potrzebujecie, to proście o tą pomoc, nie bójcie się o nią prosić i bądźcie wyrozumiali właśnie dla tego, co się dzieje, dlatego jak wy postępujecie w tych chwilach, jacy wy jesteście. Nawet jeżeli macie świadomość, że za mało jesteście dla siebie wspierający, to też bądźcie w tym procesie wyrozumiali dla siebie. Jestem pewna, że jeżeli macie taką świadomość, żeby nad tym pracować, to będzie coraz lepiej. Bo nie oszukujmy się, ale trudności zawsze będą w życiu i zawsze się będą pojawiać, mniejsze lub większe. Także warto nad tym pracować, warto ten proces doskonalić i dojść do takiego momentu, który będzie dla nas samych najbardziej odpowiedni.
I każda kolejna sytuacja, każda kolejna trudna rzecz, która nam się będzie przydarzać, będzie łatwiejsza. Wiem, że to teraz może brzmi dziwnie, ale naprawdę tak jest, że z każdą rzeczą jesteśmy w stanie sobie poradzić, jeżeli jesteśmy dla siebie wsparciem, jeżeli jesteśmy dla siebie wyrozumiali, to w tych właśnie trudnych chwilach wtedy to widać, jak to jest nam potrzebne. Oczywiście w tych lepszych chwilach też bądźmy dla siebie wsparciem i bądźmy dla siebie wyrozumiali, ale wtedy właśnie w tych chwilach trudniejszych, chwilach, kiedy to wsparcie jest nam niezbędne i jest naszą taką podporą, to wtedy zauważamy, że ta praca nie poszła na marne i było warto. Także tego Wam życzę. Dajcie mi znać, czy coś byście dodali do tej listy, czy coś jeszcze tutaj dla Was w tym procesie jest ważne, co Wy wprowadzacie, wprowadzaliście. Jestem ciekawa, ja też jestem cały czas w tym samodoskonaleniu tego planu i będę wdzięczna za Wasze wszystkie rady i spostrzeżenia, refleksje. Także dzięki Wam za dziś. Wspierajcie siebie bardzo, bądźcie dla siebie wyrozumiali, dobrzy, mniej krytyczni i wszystkiego dobrego Wam życzę. W tym już grudniu pewnie będziemy się jeszcze słyszeć przed świętami nieraz. Także dzięki, wszystkiego dobrego. Zapraszam do subskrypcji, do obserwowania podcastu i bardzo Wam dziękuję za wszystkie obserwacje, właśnie subskrypcje i wiadomości i inne gesty wsparcia w tym zakresie. Dziękuję Wam bardzo. Buziaki, do usłyszenia. Pa, pa.